Tak na szybko dzisiaj, specjalnie dla Marty, a właściwie dla jej syna Colina. iPhone 8 wymiana wyświetlacza, zamiennik 2317. Na rano ma być telefon. Będzie. Chciałem tylko stan pokazać, bo naprawdę nie, jakby to był telefon klienta tak z ulicy, to mi się nie podjął wymiany wyświetlacza. Dlatego, że telefon jest mega krzywy. Odstaje tylna obudowa. Czy nie mogę? Coś tej ostrości nie mogę złapać. Tutaj mam blokadę ustawioną. A teraz jest dobrze, wyłączyłem. Chyba była tutaj robiona tylna szyba. Kurczę, mam jakąś blokadę włączoną ostrości, ale dobra. Tak. Nie wiem dlaczego. Jak to wyłączyć w tym momencie, nie wiem. Ale dobra, już nie będę kombinował, tylko po prostu to skończę, bo jest to szybki strzał. Tak to wygląda ten telefon. Aha, nie włącza się jeszcze. Kurczę, jest nienaładowany. Dobra, jest naładowany, coś tam działa. Fatalnie wygląda ta obudowa. No postanowiłem to nagrać, dlatego że żeby Marta do mnie nie miała pretensji, gdyby na przykład ten dotyk sam wybierał, ponieważ telefon krzywy w ten sposób może powodować właśnie jakieś takie dziwne zachowania. No ten wyświetlacz był w porządku, widać, że to był oryginał. Dziwny przycisk chodzi. Kurczę, kartę zostawiliście. Może nie będzie tak źle, może był tylko robiony tył tutaj, może nic nie było robione, ale nie chce mi się wierzyć, że tył by się tak zachował. Czyli nie byłby pęknięty, a odstawałby tyle. Nie, to jest niemożliwe. Nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby się takie coś chyba wydarzyło. Kurczę, no co jest grane? Jakoś mi się udało tą klapkę tutaj. Podważyć, to jest chyba niemożliwe. Tak nie może być. Nie, w oryginale nigdy w życiu by się tak nie wydarzyło. No są czyjeś odciski palców tutaj. Ale tak, to wygląda w porządku. No dobra, jak będzie, tak będzie. To dzisiaj już mój ostatni telefon. Mam nadzieję, wcześniej się położę spać. Jeszcze mi się wykąpał. Marta tutaj nie chciała oryginalnego wyświetlacza, był no, niestety, ale zdecydowanie droższy. Właściwie dwukrotnie droższy. Refabrykowany jakiś. No, ale Marta uznała, że nie ma sensu. Colin i tak za chwilę to stłucze. Także kładziemy najzwyklejszy zamiennik. Nie wiem, czy jest sens w ogóle kładzenia tutaj jakikolwiek, jakiś podklejek. No ale chyba tak, bo chociaż on jest tak krzywy, że i tak to wszystko przecież się nie przyczepi do siebie, tutaj nie złapie.
Kurczę, te podklejki takie trochę dziwne. Nie, coś było z nim robione. Tu jest, nie ma takiej opcji. Nie ma opcji. Tylna szyba. Nie powinna tak odstawać. Odcisków też w środku. Marta nie zna historii tego telefonu. Trochę już telefon przeszedł w rękach Holly, samej Marty chyba. Coś to sobie muszę położyć, bo będę musiał tutaj naprawdę sporo tego używać. Tak to wygląda. Ktoś mnie pytał właśnie dzisiaj w komentarzach, czym podlewam tutaj. To jest alkohol izopropylowy, czyli IPA tak zwana. Podstawa serwisu każdego. I nie tylko, w domu bardzo się przydaje. Wszystkie plamy się tym usuwa, no. Odtłuszcza się. Ja już tego zapachu nawet nie czuję, zauważyłem. Wszyscy mówią, że śmierdzi, jak tam to coś czyszczę. Ja tego w ogóle już nie wyczuwam. Bez tego właściwie to nie wiem, jakbyśmy sobie mogli poradzić. I czym to zastąpić? Dobra. Dobra, teraz spróbuję, odłożę sobie izopropanol, spróbuję to przegrać EPROM, chociaż podejrzewam, że nic z tego nie będzie, bo przecież to jest u mnie jest zwykły zamiennik. Piosenka. No ale spróbujemy. Grał. Ale dupa, nie ma odczytu. Dokładnie, dobra. Czyli programowanie EPROMa nie ma tu najmniejszego sensu. Zobaczmy w ogóle, czy będzie działać. Przełożę sobie sam home. Raczej nie jestem zwolennikiem znajomym zakładać takich wyświetlaczy. No ale tu miało być po prostu tanio. Ja mam moją szpikawę. Tu też podlewam, ale tutaj też podgrzewam.
samym przyciskiem home sprawdzę, czy wszystko tu jest ok. Przynajmniej czy cokolwiek działa, bo nie spodziewam się tutaj cudów, jeśli chodzi o jakość samego wyświetlacza. Bo na pewno będzie taka, jaka powinna być na zamiennik, czyli chujowa. No. Nie może być inna. Dobra, to teraz sprawdźmy, jak to będzie hulać. Zobaczymy, jaka będzie po prostu jakość. No, wiadomo, że w tej chwili nie podpięty jest czujnik ten od światła i będzie mocno przyciemniony ten wyświetlacz, ale jest kod zabezpieczający, z kodem też nic tam dalej nie sprawdzę. No to odwalamy maszynę. No i taki jest, jaki jest. Rozpakuję sobie już uszczelę. Dobra. Podejrzewam, że Marta długo taki telefon nie pochodzi Colinowi, a to dlatego, że właśnie, że jest odkształcony i każdy ten upadek, każdy no, jakiekolwiek odkształcenie może powodować właśnie pęknięcie tego wyświetlacza. No nie wiem. Musi bardziej po prostu zadbać, uważać bardziej, bo nic dobrego z tego nie będzie. I oczywiście wyświetlacz tutaj jakikolwiek, nie wiadomo jaki najlepszy, to nic tu nie da. On jest po prostu, sam korpus jest po prostu do wymiany, bo jest tak krzywy. Dobra, boczne są odkręcone. Teraz przejdę sobie na głośnik. Gdzie tu sobie położę te śrubki? Może tutaj. Tu już nie podlewam, to podgrzeję, ale może najpierw zdejmę sobie tą blachę.
No i wszystko się tu rozpada. Ale się pieroństwo lepi. Tak to wygląda. Troszkę przyciszę, to wywalę. No niestety nie mogę tego sprzątnąć już. Będzie trzeba to na mokro, może szczoteczka, też nie. No taka jest farba ze szkłem. Dobra, stąd chyba już nic nie będę potrzebować. Chyba jest całe wszystko, dobra. No to teraz idzie wszystko na nowy wyświetlacz. Pytanie, czy pozbyć się tego kleju, czy też nie. Czasami lepiej się jest go pozbyć, naprawdę. Skręcam tego jakoś bardzo mocno. Dobra, boczne śrubki są, naklejki się pozbędę. Przy okazji pozdrowienia dla Colina i dla Holly.
No i dla mamy Marty. Marta, nie wiem kiedy my się możemy napić, ale pewnie nie prędko, bo Maciek nie pije. Już tak dawno, że pewnie byś mnie przepiła 10 razy. Dobra, wyświetlacz przygotowany, uszczelka, coś czego tak nie lubię. Ona tu za wiele nie da. Nie wiem czy to nie jest przypadkiem od siódemki. Dobra, zacznę od górnej. Pstryk, poszło. No na czuja wpinam tutaj to naprawdę, to już w tej chwili to... Bo się nie mogę nad tym nachylić. A co, nie mogę celnąć. Na pewno się da, bo przecież już testowałem, wpinałem i dało radę. Coś mi jest tutaj krzywa ta wpinka od chyba samego wyświetlacza, ale nie jest źle. Coś się tutaj wypinało od baterii, ale też jest ok, weszło. Dobra, to wszystko skręcić do kupy. Czyli tą blaszkę ostatnią i kończymy. Zastanawiam. Jeszcze jedna przecież tu idzie blaszka, tak, ta górna, tak.
Nie to. Nie mając kodu, nie sprawdzę nic więcej. Ale liczę na to, że będzie ok. Aha, bateria też była wyklejona, bo jest wklejona na jeden pasek. Dobra, bateria jest oryginalna od niego, ale szyba tak, była robiona. Widać, że to było tu rozkręcane i bateria też była wyciągana. No jest to chamski refarb. Skąd Marta ma taki telefon? No albo jest to internet. Czy będzie działać czujnik? Też kurde, będzie ciężko. Dostał w samą górną część tutaj. To było to przez jakiś czas odsłonięte. No nic, zobaczymy. To się doczyści. Dopchnę sobie jeszcze tą taśmę tutaj. Jeszcze raz. Siadło. O, ale się wygiął ten wyświetlacz. Jesus. Ja pitola. No tak, no on złapał do uszczelki i teraz wygiął się razem z tutaj z ramką. Ja pier... Fajnie, nie? Weskę wygięty tu też. Tu mniej, ale tu kurde. No i dobra, odpalamy maszynę. Pali. No jest jakiś nacisk widać w tym miejscu. Co dziwne, bo taśma, ten chip od taśmy jest zaraz w tą stronę. Tak, to on jest z tej strony. No tak myślałem, jest grubszy po prostu. No kurde, nie jest źle. Sprawdzę czujnik. Czujnik działa. Głośnik też działa. Dobra, jest ok. Skręcam. Home też działa. Także Marta, wstawiasz flachę. Kurczę, jakby to zrobić? Kiedy by się tutaj napić? Nie ma dni wolnych, po prostu nie ma. W tej chwili człowiek tak zapitala, żeby przeżyć. Ja muszę mieć jeden dzień na odchorowanie, kurde. Dobra, jest gotowe. Widać to, że w miarę się to zeszło. No ale to nie zmienia faktu, że będzie z nim wkrótce źle, bo jest po prostu krzywy i tyle. I trzeba się obchodzić z nim jak z jajkiem, bo no,
tu ta część ewidentnie idzie w tą stronę, czyli moim zdaniem to jest po prostu korpus nieoryginalny, nieoryginalna tylna obudowa, albo była robiona tylna szyba, no w każdym razie to było już wcześniej pewnie powyginane. No i tak to wygląda, ale no działa, jest zrobione. Dzięki, pozdrowienia jeszcze raz dla Kolina, dla Holly, dla Marty i dla Marty, mężczyzny nowego, tego młodszego od niej samej, o 8 lat. Pozdrawiam, hej.